Hej, witajcie! Dzisiaj znowu zapraszam Was na filmik z serii, w której ostawiam tygodniówki w moim bullet journalu według Waszych pomysłów. Pod ostatnim filmikiem z tej serii większość Waszych komentarzy dotyczyła Halloween i 1 listopada, dlatego tym razem będzie to odcinek specjalny halloweenowy, w którym brałam pod uwagę wszystkie komentarze dotyczące właśnie tej tematyki, czyli czarownice, pajęczyny, dynie, cukierki, duchy, nagrobki, świeczki. I uwzględniam je wszystkie w tej tygodniówce. Mam nadzieję, że takie połączenie Wam się spodoba, bo zazwyczaj wybieram jeden albo dwa pomysły do jednej tygodniówki, więc jeśli chcesz, żeby to Twój pomysł był moją inspiracją do ozdobienia tygodniówki w następnym odcinku, napisz go w komentarzu. I jako, że jest to odcinek specjalny, to pod uwagę będę brała komentarze pod tym filmikiem, jak i te niehalloweenowe komentarze pod poprzednim filmikiem. I do wykonania tej tygodniówki użyłam markerów na bazie alkoholu, czyli promarkerów, brush markerów i kopików, bo to dla mnie najłatwiejszy i najszybszy sposób do zrobienia tak ciemnego tła i ładnych przejść kolorów bez powstawiania takich smug, jakie mogłyby na przykład powstać przy używaniu pisaków wodnych. Więc zapraszam Was do oglądania, jak powstawała ta halloweenowa tygodniówka.
tak wygląda skończona halloweenowa tygodniówka. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Nie zapomnijcie też napisać w komentarzu pomysłu na kolejną tygodniówkę. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się Wam podobało. Subskrybujcie po więcej. A ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa!